Nauka to Sztuka. Zapraszamy serdecznie. Dziś pokażemy trzy eksperymenty z bomberkami. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny ocet. Ocet. Będzie nam potrzebna soda. Soda. Będą nam potrzebne? Świeczki. Świeczki. Będzie nam potrzebna duża? Butla. Okej. Okay. Będzie nam też potrzebna? Szklanka. Szklaneczka. Szklaneczka oraz? Płyn do naczyń. Płyn do naczyń. Do wulkana. Do wulkana. Mamy też barwniki, które zostały nam z poprzedniego odcinka. W związku z tym na pewno je wykorzystamy, żeby było bardziej kolorowo. No to tak, jak zrobić taką magiczną pianę, którą możemy używać do wulkanu? Hania, zabezpieczymy stół talerzem. Nie wiem, ja się podpowiem. Najpierw dodamy płyn do mycia naczyń. Dodaj płyn do mycia naczyń. Do szklanki. Do szklanki. Śmiało. No i jaki kolor ma mieć nasz wulkan, ty mi powiedz? Niebieski. Niebieski? No dobra, to dawaj z 5 kropelek niebieskiego. Z 5 albo 6. Ile tam wleci, tyle wleci. No, śmiało. Napełniamy pipetką. 1, 2, 3, 4. Jeszcze, dawaj jeszcze jedną pipetkę. Dużo nam zostało. 5. No to jeszcze 2 razy. 6. Ale ostrożnie, żebyś oczy nie chodziło. Ja przypomnę tylko, 7. Że barwniki są spożywcze, więc są bezpieczne. Dziękuję. Dziękuję. I 8. Dobra, także możemy swobodnie bawić się. 10, proszę bardzo, łyżeczka, zamieszaj. A ja dodam w międzyczasie octu. Mogę ci pomóc? A mogę położyć pod. Możesz, pewnie, że możesz przybliżyć. Okay. Piękny się robi nam kolor. Mieszaj, mieszaj. Robimy magiczną miksturę. Okej. Okay. Robi się piana. Ale mało tej piany. To teraz dodamy sody oczyszczonej. Sody oczyszczonej. Sody oczyszczonej. Dobra. Taką jedną solidną łyżkę. To da ci tam dużą łyżkę. Jedną całą łyżkę. Jedną całą łyżkę, no. Dodaj jedną całą łyżkę. Może być tak. Dodaj. Oho, oho. Ale nie trzeba wymieszać. Można wymieszać, ale ona i tak się, zobacz, sama robi. Idą bąbelki? Tak. Idą do góry. To co, delikatnie mama wymiesza? Widzicie wulkan? No i no, dzieci. Powoli, powoli. I magiczna piana wyszła nam zielona, bo żółty był płyn. I to są bąbelki. Co to są te bąbelki? Te bąbelki to jest nic innego jak dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla nazywany tlenkiem węgla 4, albo odwrotnie, tlenek węgla 4 nazywany dwutlenkiem węgla jest idealny do tego, aby dziecko mogło stworzyć sobie bąbelki. Dzięki sodzie oczyszczonej, która jest właśnie węglanem, można takie bąbelki uzyskać. No oczywiście w środowisku kwaśnym. Dzięki temu mamy ocet, który trochę nam podkwasił. Co do oczyszczonej używamy również do ciast i wtedy ciasto tak samo dobrze rośnie. Kiedy ta soda oczyszczona właśnie produkuje ten tlenek węgla 4. No dobra, co można zrobić jeszcze z sody oczyszczonej i octu, skoro już go mamy? Zrobimy taki magiczny gaz, czyli już nie będziemy używać. Tutaj Hania, jedną łyżkę, za chwileczkę dasz, poczekaj, trzymaj na chwilę. Dodamy. Teraz do octu samej sody nie będziemy mieli płynu do naczyń, więc nie będzie nam się tak pieniło. Dawaj, zrobimy inne bąbelki teraz. Też na wulkanie? No dawaj, to nie będzie wulkan. Ok, poczekamy. Teraz zachodzi reakcja. Jak widzicie Państwo, tutaj są bąbelki. Widzisz bąbelki? Jest dużo bąbelków, a nad tymi bąbelkami się unosi gaz. Ten gaz nie ucieka, bo on jest cięższy niż powietrze, czyli nie ucieknie nam. Zapalimy świeczki i zobaczymy, co się stanie, jak tym gazem. Podziałamy na ten ogień. Myślisz, co się stanie? No, co się stanie? Zobaczymy, co się stanie. Poczekamy chwilę, aż do końca się dwutlenek węgla 4 troszeczkę uspokoi. Nie pachnie ładnie? Octem. Co, jaki ma zapach ten gaz, co tam się unosi? Próbujemy? Gasić świeczki? Delikatnie przechylamy. O, patrzcie.
To woda była? Woda zgasiła te świeczki, czy nie? Chyba nie. Spróbujemy jeszcze zgasić raz. Dobra, jeszcze raz gasimy świeczki. Ale nic się nie stało. No nic się nie stało, zgasły tylko świeczki. No dobrze. Myślałam, że coś się stanie. O. Tlenek węgla 4 jest cięższy od powietrza, w związku z tym można go w cudzysłowie wie. Teraz to już zalałam wodą, chyba nam nie wyszło. To jest drugie doświadczenie, które można w domu wykonać. Jest ono dosyć ciekawe, bo dziecko samodzielnie tworzy związek, uczy się troszeczkę też o gazach, tak? Które się gdzieś tam między... uczy o gazach, które są wokół nas.